Nadchodzi wrzesień, czyli najważniejszy miesiąc w świecie mody. To czas jesiennych kolekcji, które powoli pojawiają się w sklepach. Dla tych, którzy chcieliby odświeżyć swoją szafę lub poszukać jesiennych inspiracji, Wrocław Fashion Outlet przygotowało specjalne wydarzenie. W ostatni weekend sierpnia obędą się 2 dni targów mody. No my zaczynamy już celebrować jesienne kolekcje w ostatni weekend sierpnia. Zapraszamy naszych klientów na unikatowe wydarzenie Fashion Calling, które odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia. To jest w najbliższą sobotę i niedzielę. To unikatowa okazja dla miłośników mody. Będziemy gościć największe nazwiska polskiej mody. Odwiedzi nas Maciej Zień ze swoim stoiskiem ubrań. Także będziemy gościć Łukasza Jemioła i Lidię Kalitę. Będzie można kupić ich projekty, a także spotkać się z nimi na żywo. Będzie można także odwiedzić pierwszy w historii pop-up poza Warszawą marki Warsaw Saints. Odwiedzi nas także najstarszy warszawski concept store TFH Concept, który zaprezentuje projekty 3 ukraińskich projektantek. Będą to projektantki Mogozin, Marta Wachholz i Nata Czul. I na deser będziemy gościć przez 2 dni wrocławskiego specjalistę od mody męskiej vintage, Radosława Pawłowskiego z jego Pana Typa Concept Store, który pojawi się u nas z własną selekcją perełek specjalnie dla panów. Wydarzenie wpisuje się w ideę odpowiedzialnego recyklingu i dbania o środowisko, bo z jednej strony pozwala oszczędzić pieniądze, a z drugiej daje kolejne życie odzieży. Będziemy gościć 2 influencerki. Będzie to Karolina Ościk-Alama, zwana w świecie Instagrama jako Kajmel. I to w sobotę, będziemy gościć Kajmel w sobotę, a w niedzielę odwiedzi nas Marcelina, wokalistka, autorka tekstów. Marcelina jest znana również jako Bambini di Foresta, autorka profilu na Instagramie, gdzie propaguje zdrowy styl życia, blisko natury. Centrum w ostatnich latach zmieniło profil biznesowy. Prowadzone inicjatywy mają na celu dbałość o środowisko i wspieranie lokalnej społeczności. W tym roku Wrocław Fashion Outlet zorganizowało 2 pokazy filmów w ramach rozgrzewki przed Festiwalem Kina Nowe Horyzonty. Od 2017 roku, od tego momentu centrum przebyło szereg zmian, zarówno w wyglądzie, jak i też w ofercie sklepów. Pojawiło się u nas dużo marek premium, takich jak Boss, Karl Lagerfeld, czy niedawno otwarty Gant. Także cały czas się zmieniamy i cały czas chcemy być jak najlepsi, z jak najlepszą ofertą i też z dbałością o środowisko dla naszych gości. Tej wiosny organizowaliśmy akcję zachęcającą naszych klientów do przesiadania się na rowery, aby im to ułatwić. Przez miesiąc mogli korzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego. W październiku z kolei czeka nas kolejna akcja, podczas której będziemy zachęcać gości do wspólnego sadzenia drzew, już kolejnych drzew sadzonych przez nas we Wrocławiu. Echo 24, Oliwia Stasiak.